Kochani, witajcie w kolejnym dniu. Od razu pokazuję wam swoje oczy. Nie mam ich podbitych. Są w porządku, tylko razi mnie słońce, więc wybaczcie, będę nagrywał ten odcinek i inne w okularach. Witam was serdecznie jeszcze raz i dzisiejszy cytat brzmi: I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem Tobiasz opowiedział ojcu, jak szczęśliwie odbył swoją podróż i że przyniósł pieniądze oraz że wziął za żonę Sarę, córkę Raguela. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z Księgi Tobiasza. Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna i spostrzegła go powracającego i zawołała do jego ojca: oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim. I dalsza część. Wtedy przystąpił do niego Tobiasz, czyli do ojca swojego, Tobiasza, z żółcią ryby w ręku, dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł: ufaj, ojcze. Nałożył mu lekarstwo, odczekał chwilę, potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. W Ewangelii jeszcze czytamy o tym, jak Jezus otwiera oczy słuchaczom, tłumacząc Słowo Boże. Otwierają im się oczy, bo nigdy wcześniej nie patrzyli na Mesjasza w taki sposób. Żydzi do tej pory oczekują Mesjasza i myślą, że to będzie zwykły człowiek, znaczy niezwykły człowiek, który przyniesie im wolność, ale to nie będzie Bóg, człowiek. My natomiast oczekujemy ponownego przyjścia Jezusa, Boga człowieka. Boga, który stał się człowiekiem. Jezus to ładnie wyjaśnił, otwierając oczy. Zresztą Jezus zawsze, jak coś mówi, to otwiera nam oczy. Jeśli oczywiście chcemy, bo może być tak, że nasze oczy nie zostaną otwarte, bo się nie zgadzamy z tym, co mówi do nas Jezus przez Kościół. Bo Jezus jest w Kościele i Kościół głosi Jezusa. Jezus otwiera oczy. Bycie z Jezusem, podążanie za Nim, otwiera nam oczy na to, czego dzisiaj nie widzimy. Naprawdę otwiera nam oczy. Diabeł przeciwnie. Diabeł robi wszystko, żeby nas oszukać, żeby zamknąć nasze oczy na prawdę i żeby nas wprowadzić w kłamstwo. Rzeczywiście, tak się stało. To mu się udało z Adamem i z Ewą. Jeśli zjecie owoc z tego drzewa, to otworzą wam się oczy i poznacie prawdę. Tak, poznali prawdę. Doświadczyli jednego wielkiego kłamstwa, oszustwa. Dali się zwieść. Teraz to wszystko Jezus chce odwrócić. Chce nas odkłamać, głosząc prawdę. Prawdziwą prawdę. Jedyną prawdę. O tobie, o sobie samym, o drugim człowieku, o tej rzeczywistości, w której jesteś, z którą sobie nie radzisz, z którą sobie nie radzimy, co mamy zrobić, żeby to, w czym jesteśmy, zmieniło się na lepsze, jak żyć, żeby być szczęśliwym, jak żyć, żeby doświadczać miłości, pokoju, radości, cierpliwości, łagodności i tych wszystkich pięknych owoców, które daje nam Bóg. To wszystko osiągniemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pójdziemy za Jezusem i będziemy Go słuchać, a wtedy otworzą nam się oczy. A jak się nam otworzą oczy, to nie będziemy ślepi, a jak nie będziemy ślepi, to wróci do nas radość. Wróci do nas szczęście, będzie nam się chciało żyć, bo widzimy prawdę taką, jaka jest. A prawda jest piękna, bo pochodzi od Boga. Bóg jest piękny, więc trzeba pójść za Jezusem. W tym pierwszym czytaniu pojawia się żółć ryby. Z czym nam się to kojarzy? Żółć nam się kojarzy ze złością, z gniewem. Żółć mnie zalewa. No po prostu zaraz komuś coś zrobię. Tak się mówi, nie?
żółć mnie zalewa. Żółć Jezusa nie ma nic wspólnego ze złością Jezusa. Tylko Jezus zło, złość, gniew, nieprzebaczenie, ogólnie mówiąc zło, przemienił i wygrał ze złem. I ze zła wyciągnął dobro. Jego żółć nie zamyka oczu. Jego żółć otwiera. Często jak ktoś wpada w taką złość i zalewa go żółć, to zamyka oczy, nie widzi drugiego człowieka, bo jest w emocjach, bo jest w uczuciach, bo jest pod wpływem właśnie emocji i wtedy traci to patrzenie, tą ostrość widzenia. Wtedy ma coś innego ostrego. Ostry język, ostry nóż, ostre pięści, ostre argumenty. Jezus to wszystko przemienia. Złość przemienia w łagodność. Złość tego świata. Cały świat się na niego rzucił ze złością. Całe piekło się rzuciło na niego ze złością. A on to przemienił w dobroć, w dobro. Jak ten baranek nieskazitelny. Piękny, nieskazitelny baranek, który oddaje swoje życie po to, żebyśmy my nie trwali w śmierci, nie trwali w niewoli grzechu, w niewoli kłamstwa szatańskiego, tylko po to, żeby nam się otwierały oczy. Żółć. Żółć to jest też nauka płynąca od Jezusa. Jezus daje nam naukę, która często jest dla nas taką żółcią, nie do przyjęcia. Jak? To teraz nie mogę robić tego, nie mogę robić tamtego, teraz muszę być łagodny, teraz nie mogę walić pięścią w stół, teraz muszę być całkiem inny niż wcześniej. No, Jezus potrafi to zrobić. Ma moc. Pytanie, czy ja chcę? Czy my chcemy? Czy ty chcesz, żeby Jezus nałożył ci na twoje oczy swoją żółć? Żeby Jezus potarł twoje oczy nauką, która pochodzi od Niego. Zrób to, a otworzą ci się oczy. Pozwól Jezusowi zadziałać tak, jak On chce, nie tak, jak ty chcesz. Niech się dzieje Jego wola, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia, więc tym naszym nowym zwyczajem zapraszam cię na dziesiątkę różańca. I jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.